Panie Wójcie, rok 2023 przyniósł sporo inwestycji oświatowych w gminie Kosakowo, przede wszystkim przedszkola. Dwa nowe w Pogórzu oraz to, w którym się znajdujemy, czyli mosty, razem za kwotę około 40 milionów złotych. Dokładnie. My od samego początku jasno deklarowaliśmy, że budowa przedszkoli publicznych to jeden z ważniejszych celów i takich planów inwestycyjnych w gminie Kosakowo ostatnich lat. W tej chwili, w tym roku uruchomiliśmy przedszkole w Mostach, czyli ten obiekt, w którym się teraz znajdujemy. Wartość całej inwestycji to ponad 18 milionów złotych. Przedszkole w Pogórzu jest już praktycznie na ukończeniu. Tam jest też wartość całej inwestycji to ponad 22 miliony złotych. I dzięki temu tak naprawdę w gminie Kosakowo przybędzie ponad 400 miejsc dla dzieci, które będą uczęszczać do tych obiektów. I te 400 miejsc odpowiada na wszystkie potrzeby? Czy w tej kwestii jest jeszcze coś do powiedzenia? W 100% nigdy nie zapewnimy wszystkich miejsc, jeżeli chodzi o przedszkola. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do tej pory działało w gminie Kosakowo tylko jedno przedszkole publiczne w Dębogórzu na około 200 miejsc, a w tej chwili po wybudowaniu kolejnych dwóch ta liczba wzrośnie do około 600, no to jest bardzo duży wzrost takiej oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. To powiedzmy, z czego tak naprawdę wynika ta konieczność budowy dwóch nowych przedszkoli, ale też konieczność budowy kolejnych szkół, przed którą stoi gmina Kosakowo? Jak wszyscy wiemy, gmina Kosakowo bardzo dynamicznie się rozwija. Mamy bardzo duży przyrost nowych mieszkańców, którzy osiedlają się w naszej gminie i z jednej strony nas to wszystko bardzo cieszy, ale z drugiej strony rodzi to bardzo dużą ilość nowych wymagań, którymi po prostu musimy spełnić. Budowa tych przedszkoli jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie, które jest w gminie Kosakowo i budowa szkół tak samo. Mamy już w planach w tej chwili budowę szkoły modułowej, czyli rozbudowę istniejącej szkoły w Pogórzu o skrzydło modułowe. Mamy już pozwolenie na budowę i ta inwestycja będzie realizowana na początku przyszłego roku. W tym roku również zakupiliśmy nową działkę pod budowę piątej szkoły w gminie Kosakowo, również w Pogórzu. W tej chwili jesteśmy na etapie szukania wykonawcy, który nam to zaprojektuje i ta szkoła powinna w ciągu najbliższych kilku lat powstać. Mamy też plany rozbudowy szkoły podstawowej w Kosakowie. Tam też chcemy rozbudować dodatkowe pomieszczenia edukacyjne, a co jeszcze bardzo istotne, wybudować też stadion lekkoatletyczny. Także wszystkie działania gminy Kosakowo koncentrują się na tym, żeby zapewnić jak najwięcej miejsc w placówkach oświatowych. To wszystko, o czym mówiliśmy, budowa nowych szkół, nowych przedszkoli, to z czego wynika ta konieczność, jest wszystko opisane w dokumencie przyjętym na przełomie sierpnia-września, program rozwoju placówek oświatowych gminy Kosakowo. Dokładnie. Od dłuższego czasu pracowaliśmy po pierwsze nad strategią rozwoju gminy Kosakowo, nad prognozą demograficzną dla gminy Kosakowo i z tych wszystkich danych powstał program rozwoju placówek oświatowych w gminie Kosakowo, który uwzględnia obecny stan wszystkich obiektów, a także jaki powinna być ilość i pojemność wszystkich naszych placówek oświatowych w latach przyszłych. Wiemy doskonale, że gmina Kosakowo jest bardzo atrakcyjnym miejscem do osiedlania się, bardzo dużo nowych mieszkańców wprowadza się do gminy Kosakowo i z tego powodowane są wszystkie potrzeby, które musimy tutaj zrealizować. Rada Gminy Kosakowo w sierpniu tego roku przyjęła program rozwoju placówek oświatowych, który zakłada m.in. budowę piątej szkoły w gminie Kosakowo, czyli w Pogórzu, rozbudowę istniejących placówek w Kosakowie, w Pogórzu, a być może nawet w Mostach i w Dębogórzu. I zgodnie z tym programem staramy się teraz wszystko realizować. Oczywiście program zakłada tylko rozbudowy i budowy nowych obiektów, a my cały czas też jeszcze myślimy, że w istniejących placówkach też cały czas uczą się dzieci i staramy się je wszystkie na bieżąco remontować. W tym roku przeprowadziliśmy prace remontowe zarówno w szkole w Pogórzu, żeby wyodrębnić dodatkowe sale lekcyjne. Również w szkole podstawowej w Kosakowie powstała nowa sala, a także w szkole podstawowej w Mostach też została wyremontowana dawna kuchnia na nową salę lekcyjną. W tej chwili również szykujemy się do remontu dachu na szkole podstawowej w Dębogórzu, czyli działamy w wielu aspektach tak naprawdę i staramy się zapewnić, żeby i istniejące placówki były w należyty sposób zaopiekowane, a także żeby rozbudować je i wybudować nowe obiekty, żeby w latach przyszłych wszystkie nasze dzieci miały odpowiednie miejsca zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach podstawowych.